akcja jest cała podyktowana niestety ostatnimi nawałnicami, które przeszły przez miasto Rybnik w lipcu. Cała sieć nawałnic, zwłaszcza poprzez pierwszą nawałnicę 8 lipca, która była na miejsce. Dwa nasze pomniki przyrody, dwie lipy niestety nam się wywróciły. Chcąc realizować zapisy uchwały Rady Miasta w sprawie programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika, który mówi, że mamy zachować stałą ilość pomników przyrody, chcieliśmy w ramach zrównoważonego rozwoju i zachowania status quo znaleźć dwa nowe pomniki przyrody. Te dwie lipy, które rosły, to były lipy już dość dorodne, bo jedna lipa szacujemy na wiek 300 lat, druga nie była oszacowana na wiek, natomiast obwód miała powyżej 460 cm. No i chcąc właśnie, tak jak mówię, zachować ilość pomników przyrody, stąd ta akcja. Pomniki przyrody może zgłaszać każdy, kto ma ochotę. Zastosowaliśmy maila, na którego możemy zgłaszać. Jest to mail pomnikprzyrody@um.rybnik.pl. Można zgłaszać swoje propozycje. Prosilibyśmy, aby w tej propozycja zawierała gatunek drzewa, zawierała szacunkowy obwód pnia, charakterystykę tego drzewa oraz przede wszystkim miejsce, lokalizację. Będziemy przyjmować takie zgłoszenia do 31 sierpnia tego roku. Po tym okresie wraz z dendrologiem zrobimy przegląd tych wszystkich propozycji pomników przyrody i postaramy się zaproponować Radzie Miasta dwa pomniki przyrody. W chwili obecnej na terenie miasta Rybnika mamy 15 pomników przyrody ożywionej. Przede wszystkim w tej grupie to są lipy, bo mamy aż 7 lip. Mamy dwie wierzby kruche, dwa dęby. Mamy po jednym jesionie, klonie, jak również mamy jednego tulipanowca i platana najmłodszego. Myślę, że miasto Rybnik, na pewno na terenie miasta Rybnika są pewne drzewa, gatunki, które się charakteryzują i przyrodniczo, i kulturalnie, jak również pięknym rozrostem korony, które nadają się na pomniki przyrody. To jest tylko kwestia ich znalezienia. Dlatego prosimy mieszkańców, bo w grupie zawsze ktoś coś znajdzie. Urzędnik nie jest w stanie znaleźć wszystkich pięknych okazów drzew. Natomiast mieszkańcy, czy podróżują rowerami, czy spacerują, jeżdżą gdziekolwiek po mieście, zawsze mogą znaleźć i my na taką propozycję właśnie czekamy. Akurat ostatnio tak byliśmy w terenie i muszę powiedzieć, że byliśmy na takich terenach rekultywowanych w mieście, gdzie te tereny były położone powyżej jakichś tam domów i było naprawdę widać, że miasto Rybnik jest zielonym miastem. Mówi ustawa, że te pomniki czy propozycje pomników przyrody muszą się charakteryzować przede wszystkim jakimiś walorami przyrodniczymi, kulturowymi, innymi. Natomiast są pewne minimalne obwody pni. One nie są skonkretyzowane dokładnie w ustawie, natomiast są w takim jakby propozycji Ministerstwa Środowiska. Tam te obwody pni mówią, że powinny być, jeżeli chodzi o lipę, powyżej 200 cm obwody. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że każdy centymetr to jest jakieś tam 10 lat. Każde drzewo w różnych warunkach rośnie inaczej, nawet tego samego gatunku. W zależności od naświetlenia, od nawodnienia. Te lipy, na przykład, które nam się niestety wywróciły, miały tyle samo wzrostu, akurat wysokości 224 metry. Natomiast jedna miała powyżej 370 cm obwodów, a druga miała 460. Czyli to wskazuje, że nie ma przypisanego jednoznacznie obwód i wiek.